Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Tym razem na kanapie filmik pogadankowy i jak widzicie po tytule, porozmawiamy sobie o mojej chorobie skóry, jaką jest trądzik różowaty. I opowiem o moich właśnie zmaganiach z tą chorobą i co mi pomaga, bo nie ukrywam, pewien jakiś tam sukces osiągnęłam. Pewne tutaj efekty i wyniki, które osiągnęłyśmy razem z moją panią doktor, chciałabym Wam przedstawić. I też chciałabym, żeby ten filmik może komuś coś pomógł, może dał komuś nadzieję i jakby pokrzepił, że no, trądzik różowaty to jest choroba skóry, tak? Więc to nie jest jakaś błaha sprawa. I trzeba szczególnej pielęgnacji, trzeba szczególnego traktowania takiej skóry. Trzeba przede wszystkim opieki odpowiedniego dermatologa, ale z tym wszystkim jesteśmy w stanie sobie z tą przypadłością poradzić. Ja, słuchajcie, właśnie, no już jakiś czas temu podejrzewałam, że ja prawdopodobnie trądzik różowaty mam. Czytając o nim, widząc, co się dzieje z moją skórą, ale mając też takie doświadczenia rodzinne, że tak powiem, ponieważ również u mojego brata tę jednostkę chorobową, boże, jak to profesjonalnie brzmi, poważnie, zdiagnozowano. Moja mama ma bardzo piękną cerę, ale ma też taką cerę naczynkową, która pod wpływem różnych sytuacji, warunków zewnętrznych, no, nabiera takich czerwonych kolorów. Dlatego ja już podejrzewałam, że właśnie ten trądzik różowaty mam i w pewnym czasie też, mianowicie po lecie, w zeszłym roku ta moja cera bardzo, bardzo się pogorszyła. Wy tak może tego nie dostrzegaliście na filmikach, no bo ja zazwyczaj mam, wiecie, makijaż, plus odpowiednie światło, kamera też troszeczkę inaczej oddaje te kolory, więc tego tak nie było widać, ale zaufajcie mi, że nie było fajnie, co zresztą Wam pokażę, ponieważ zrobiłam sobie zdjęcie, moi drodzy, z początku właśnie kuracji u pani doktor i po około pół roku, efekty, które widać po pół roku, niedawno zrobiłam sobie zdjęcie, no i porównanie jest mocne. No dobra, może nie będę Was już trzymać długo w niepewności, więc zobaczcie sobie, kochani, wrzucam tutaj teraz zdjęcie, nie wiem, gdzieś tutaj pewnie wrzucę, jak ta moja skóra wyglądała i jak ta moja cera przede wszystkim się zmieniła. Oba zdjęcia są robione w tym samym pomieszczeniu, przy takim samym świetle, to jest sztuczne światło w łazience. Oba są zrobione totalnie, totalnie, bez grama żadnego makijażu na twarzy. Te zdjęcia nie były też w żaden sposób retuszowane. Poprawia nam się, że to w ogóle by nie było sensu, żeby takie zdjęcie pokazywać dla mnie samej. No i myślę, że widzicie, że różnica jest ogromna. Co też może widzicie, moja cera na początku wyglądała naprawdę fatalnie. I byłam troszeczkę tym faktem podłamana. I teraz kieruję te słowa do wszystkich właśnie osób, które też są może teraz w takiej sytuacji i tak walczą z takimi problemami skórnymi. Słuchajcie, jak widzicie, można sobie ze wszystkim naprawdę pięknie poradzić. Tylko trzeba trafić pod odpowiednie skrzydła i uważam, i zawsze będę to uważać, że w przypadku właśnie takich kwestii związanych z chorobami skóry, osoba, do której musicie trafić w pierwszej kolejności, która powinna Was prowadzić, to jest bezwzględnie dermatolog. Musicie być pod opieką lekarza, który będzie wiedział, co robi, który będzie w stanie dobrze Waszą skórę przede wszystkim obejrzeć, zdiagnozować, no i który tutaj, wiecie, Wam po prostu pomoże.
Moim zdaniem nie da sobie z takim schorzeniem poradzić samodzielnie, u kosmetyczki, jakimiś kremami. No nie, słuchajcie, taką wiedzę, jaką mają lekarze doświadczeni w toku studiów, w toku później swojej pracy, oni się też cały czas muszą rozwijać. Akurat moja też pani doktor, do której ja chodzę, to jest doktor nauk medycznych, czyli osoba, która również ma doktorat z tej dziedziny, która na pewno w związku z tym musi być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, aktualnymi informacjami naukowymi. Po prostu wiedzy takiej osoby i opieki takiej osoby nic Wam nie zastąpi. Ja wiem, że to jest kosztowne, szczególnie jeżeli chodzi się prywatnie do lekarza. Ja również swoją panią doktor znalazłam prywatnie. Natomiast wydaje mi się, że warto akurat na to poświęcić swoje ciężko zarobione pieniądze i warto tutaj zainwestować w siebie, przede wszystkim w swoje zdrowie, bo to, że to kiepsko wygląda, to jest jakby jedna kwestia. Natomiast no, tutaj chodzi po prostu o zdrowie naszej skóry i jak nie zadbamy o nią w odpowiednim momencie, to później może być tylko gorzej. Ja bym, kochani, chciała też w tym filmiku powiedzieć kilka takich właśnie wskazówek, które ja od pani doktor dostałam. Pokazać Wam kilka produktów, które my razem zastosowałyśmy, dzięki tylko i wyłącznie tym produktom właśnie osiągnęłyśmy przez pół roku taki efekt. To są produkty dostępne w aptece. To nie są jakieś bardzo drogie rzeczy. Jeden z tych produktów jest dostępny tylko na receptę, ale jeszcze raz powtarzam, nie róbcie nic na własną rękę. Przede wszystkim zaufajcie dermatologowi. I też, kochani, powiem Wam, jakie błędy popełniłam, bo ja sobie troszeczkę też tą skórę sama na własne życzenie zepsułam, bo ona wyglądała lepiej. U mnie wtedy w życiu też takie się różne działy zawirowania, różne sytuacje stresowe, ale też nie tylko na to należy wszystko zrzucać. Też pewnie jakieś zmiany hormonalne zaszły, bo też mniej więcej w tym czasie odstawiłam moje ostatnie dziecko od piersi. A tak to wcześniej przez ileś tam lat była ciągle ciąża, karmienie, więc to pewnie też miało jakiś wpływ. Natomiast, no, nie oszukujmy się, wszystko na to zrzucić nie można i też pani doktor mnie uzmysłowiła i ja faktycznie, analizując sobie te jej słowa, teraz po czasie szczególnie, zdaję sobie z tego sprawę, że popełniłam kilka błędów w mojej pielęgnacji. Ja, słuchajcie, zaufałam bardzo pielęgnacji naturalnej, bardzo się na niej skupiłam, w pewnym momencie chciałam tylko i wyłącznie, wiecie, takimi naturalnymi kosmetykami traktować moją skórę, ale no to chyba nie do końca było prawidłowe. Krem, którego przez wiele lat używałam, który mi kiedyś zapisała notabene inna pani dermatolog, ale na początku mojej ciąży, kiedy też no, bardzo duże problemy z cerą miałam związane z moim atopowym zapaleniem skóry, bo ja jeszcze tutaj dodatkowo mam atopowe zapalenie skóry. Natomiast ono raczej jest w okresie jakby takiej remisji, nie mam z nim dużych problemów, jeżeli dbam oczywiście odpowiednio o nawilżenie swojej skóry, ale w ciąży zawsze było gorzej. I słuchajcie, tak jakby skracając to wszystko, ja używam po prostu za ciężkich, zbyt mocno obciążających, zapychających moją skórę kosmetyków. To były kosmetyki naturalne, wydawałoby się, że najlepsze, też tak myślałam. Ale słuchajcie, niekoniecznie. Coraz więcej też o tym się mówi, coraz więcej kosmetologów, lekarzy mówi o tym, że to, co naturalne, nie zawsze dla każdej cery jest najlepsze. Ja nie neguję wielu kosmetyków naturalnych, wiele firm, które są dobre. Ale jeżeli macie problemy z cerą, jeżeli macie chorą skórę, no to te kosmetyki naturalne mogą być niewystarczające. Ja używałam w pewnym czasie, słuchajcie, olejków i obawiam się, tak sobie myślę, że tymi olejkami, plus taki naprawdę ciężki krem na noc nakładałam i sobie po prostu tą cerę zapchałam. Zapchałam sobie gruczoły, zapchałam sobie wszystko w tej skórze. No i faktycznie widziałam, że jest gorzej. I pamiętam, jak przyszłam do pani doktor i pani doktor właśnie mi zaleciła inne kosmetyki, które zaraz Wam pokażę. I co dodatkowo jeszcze zaleciła mi codzienne mycie, dwa razy dziennie buzi żelem przy użyciu wody, rano i wieczorem, co już wyraziło moje obawy. Ja właśnie też nie będę Was oszukiwać, że moja pierwsza wizyta u pani doktor taka była, że nie byłam pewna, czy to wszystko pomoże. Pani doktor, która mnie prowadzi, też nie jest jakąś taką osobą, może nie jest niemiła, ale nie jest jakaś taka pieszcząca się. Dosyć dosadnie mi powiedziała, jakie popełniłam błędy. Dosyć dosadnie powiedziała mi, jak powinnam o siebie zadbać. Też w przypadku tej mojej atopii, bo tam też trochę dałam sobie, trochę po prostu, no,
nie dbałam o siebie tak jak należy, o może w ten sposób to powiem. I wiecie, wyszłam z tego gabinetu taka trochę na nie, ale przemyślałam, przespałam się z tym i stwierdziłam, że damy sobie szansę, że spróbuję zaufać pani doktor i temu jej leczeniu. No i słuchajcie, mamy efekty. No i właśnie przeraziło mnie to, co najpierw, to mycie dwa razy dziennie twarzy przy użyciu żelu i wody. Ponieważ, no wiecie, ja już taka przyzwyczajona i teraz sobie myślę, że to chyba było bardziej takie moje przeświadczenie o tym, że moja skóra jest taka sucha, że ona sobie po prostu z tym nie poradzi, że po prostu przecież ta skóra mi po prostu zejdzie. Ja myłam buzię tylko wieczorem, wiadomo, zmywałam dokładnie makijaż, ale rano, no to tylko jakiś tam tonik albo tylko płyn micelarny. A to był błąd, bo moja skóra nie była odpowiednio oczyszczona. A to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ważne, żeby skóra przy trądziku była dobrze oczyszczona. I od razu, słuchajcie, pokażę Wam produkt, który znalazłam. To nie jest produkt, który mi zaleciła pani doktor, znalazłam go sobie sama. I stwierdziłam, że spróbuję. Ja będę Wam tutaj wrzucała też zdjęcia tych produktów, o których mówię. I wraz z cenami. To jest, słuchajcie, żel do mycia twarzy firmy Ziaja. Kuracja łagodząca zmiany trądzikowe. Kremowy żel micelarny do mycia twarzy, kojąco oczyszczający trądzik różowaty. I powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona tym produktem. Od początku praktycznie mojej kuracji pani doktor go używam. Rano i wieczorem. Naprawdę niewielka ilość wystarczy. Jest bardzo delikatny i absolutnie nie podrażnia mi twarzy, a jednocześnie jest naprawdę bardzo skutecznie oczyszczający. Świetnie zmywa makijaż. Oczywiście ja nie robię jakiegoś bardzo mocnego też makijażu, nie używam tuszu wodoodpornego, ale na moje potrzeby wystarcza. I słuchajcie, jest bardzo tani, bo on w aptece internetowej, te ceny, które Wam tutaj będę podawała, to są apteki internetowe. W takiej stacjonarnej aptece na pewno kilka do kilkunastu złotych musicie sobie doliczyć, więcej te kosmetyki kosztują. On w mojej aptece internetowej kosztuje 11 zł, także słuchajcie, to jest bardzo niska cena. Naprawdę jestem zachwycona. Tak jak mówię, mam też AZS, mam cerę delikatną, mam cerę wrażliwą. Absolutnie nic złego mi nie zrobił. Wspaniały żel do twarzy, który, mówię, używam już pół roku i jestem no niezmiernie nim zachwycona i naprawdę bardzo, bardzo się nie sprawdza. Także serdecznie Wam polecam. Więc zaczęłyśmy od tego, że buzia musi być dokładnie oczyszczona. I teraz, rano na dzień, pani doktor zapisała mi taki krem z firmy Pharmaceris Sebo Almond Peel. I to jest, moi drodzy, krem z 5% kwasem migdałowym na noc. Pierwszy stopień złuszczania. Natomiast mi go pani doktor zapisała na dzień. My zaczęłyśmy kurację na przełomie sierpnia i września. I wtedy jeszcze było takie dosyć mocne słońce, dlatego pani doktor polecała mi, żeby albo go nakładać po powrocie, na przykład ze spaceru z dzieckiem, albo ja też po prostu używałam bardzo mocnego filtra 50 na twarzy, bo można używać tego kremu cały rok, nie ma tutaj przeciwwskazań, natomiast no, on jeszcze ogólnie trądzik różowaty też nie lubi słońca, a ten krem, jak i inne, które Wam pokażę, one jeszcze dodatkowo wzmacniają tą wrażliwość skóry na słońce. Więc, żeby nam to nie zaszkodziło, koniecznie musicie używać wysokiego filtra. I to jest generalnie krem jakby z założenia na noc, natomiast mi go pani doktor zaleciła na dzień, dlatego że my miałyśmy ogromną pracę do zrobienia i musiałyśmy bardzo szybko, bardzo mocno tą moją buzię oczyścić. I powiem Wam, że konsystencja jest bardzo fajna, ale leciutki kremik, małą, cieniutką warstwę. I faktycznie pamiętam, że był taki moment, że bardzo moja skóra się łuszczyła na początku, ale powiem Wam, że to nie było aż takie straszne. Ja cały czas normalnie funkcjonowałam, wychodziłam do ludzi, były jakieś spotkania, rodzinne imprezy i nigdy nie wyglądałam aż tak fatalnie, żebym, wiecie, nie mogła się pokazać publicznie. Drugi krem, który dostałam, i to jest ten krem Pharmaceris, on jest dostępny bez recepty, około 40 zł kosztuje w takiej aptece internetowej. I drugi krem, który pani doktor mi zapisała na sam początek, to był Skinore, którego miałam używać na noc. I on, powiem Wam, że to jest krem z kwasem azalainowym i on, jak się nałoży go, to szczypał mnie. Powiem Wam, że takie było bardzo nieprzyjemne uczucie. Pani doktor mnie uprzedziła, że tak może być. Powiedziała, że jeżeli będę miała jakąś tutaj reakcję taką skórną, to mogę sobie to dodatkowo posmarować jakimś takim delikatnym kremem, ale
nie było aż tak źle. Wiecie, to takie szczupanie, takie nieprzyjemne uczucie trwało tak, myślę, do godzinki max, a potem już było naprawdę fajnie. Te od razu, te naczynka się tak uspokajały, nie były takie czerwone, ta moja buzia. A rano, słuchajcie, jak wstawałam, to po prostu buzia była taka tłusta, taka świecąca. I pani doktor mi powiedziała, że to jest normalne, bo to po prostu pod wpływem tych składników wychodzi na wierzch to całe moje sebum okropne, które tam w środku się znajduje. I dlatego właśnie ta poranna również, to poranne oczyszczanie dokładne skóry jest takie ważne. I tak, słuchajcie, zaczęłyśmy, że rano stosowałam ten Pharmacelis, po południu Skinore. I potem, słuchajcie, z panią doktor również zmieniałyśmy tą naszą pielęgnację. Ja się regularnie z nią spotykałam, co około miesiąc, co półtorej mniej więcej tak to wyglądało. Czasem dłuższa przerwa, dwa miesiące, to zawsze pani doktor mi mówiła, po jakim czasie mam się pokazać. I później pani doktor dodatkowo wprowadziła mi jeszcze taki kremik Differine, który jest dostępny już tylko i wyłącznie na receptę. I to jest, słuchajcie, krem, który działa bardzo podobnie jak retinoidy. To nie jest krem z retinoidami, ale on działa w bardzo podobny sposób. Tutaj pani doktor mnie uprzedziła, że mogę mieć duże problemy, duże zaczerwienienie, duży jakiś taki dyskomfort po nałożeniu jego, ale nic takiego się nie działo. Moja skóra bardzo dobrze ten krem Differine, słuchajcie, tolerowała, więc to był naprawdę strzał w dziesiątkę. Nie miałam po nim praktycznie żadnych jakichś skutków ubocznych, żadnych dolegliwości. I na początku powolutku zaczęłyśmy ten krem wprowadzać. Na początku stosowałam go tylko w weekendy, w sobotę i w niedzielę na noc, czyli dwa razy w tygodniu. I kiedy powiedziałam pani doktor, że jest tak fajnie, to miałam, słuchajcie, taki moment, że bardzo mocno taką kurację tutaj zastosowałyśmy. Rano używałam, słuchajcie, tego Pharmacelisa, po południu zmywałam buzię i używałam Skinorenu, a potem jeszcze znowu zmywałam buzię i na noc używałam Differine. I to trwało tak przez miesiąc. Potem od tego odeszłyśmy, no bo pani doktor też nie chciała mi tutaj za bardzo jakoś tej skóry nadwyrężyć. I słuchajcie, teraz ostatnio jestem na takiej pielęgnacji, że używam rano Pharmacelis, na noc od poniedziałku do piątku używam Skinoren. Te dwa kosmetyki używam tylko od poniedziałku do piątku, rano na noc. W sobotę, w niedzielę rano nakładam sobie jakikolwiek krem. Ja sobie również, słuchajcie, z tej serii Ziaja znalazłam bardzo fajny krem właśnie na noc dla trądziku różowatego. On się jak najbardziej świetnie sprawdza. I na noc dwa razy w tygodniu używamy Differine. I na takich pielęgnacji jestem około 3 ostatnie miesiące. I bardzo mi to odpowiada. Moja skóra bardzo dobrze się z tym czuje. Cały czas oczywiście oczyszczam buzię dwa razy dziennie tym żelem. I powiem wam, że no, jestem po prostu zachwycona. I jak widzieliście po moich zdjęciach, moja cera wygląda już naprawdę bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec, ponieważ teraz jeszcze z moją panią doktor w najbliższych dniach, jeszcze póki jest zima, będę miała wykonywany taki zabieg peelingu ziołowego, który będzie taki mocno skoncentrowany. I tak jakby on nam o miesiąc przyspieszy to wszystko, co działam tymi kremami. No, dwa dni po zabiegu pani doktor mnie uprzedziła, będę niezbyt korzystnie wyglądać. Natomiast później cera będzie przepiękna, będzie odmłodzona, będzie wygładzona i zobaczymy. Bo rozmawiałyśmy również o zabiegu laserowego zamykania naczynek, żeby też te moje czerwienie, szczególnie na policzkach, wiecie, gdzieś tam najbardziej mi to doskwiera, ale nie tylko, bo i na czole, na nosie i na brodzie też są takie zaczerwienia, ale te na policzkach są takie najmocniejsze. Natomiast no, ten zabieg zobaczymy, poczekamy. Ten zabieg też raczej powinno się robić zimą, raczej nie taką późniejszą wiosną, nie latem, ponieważ no, słońce, te wszystkie zabiegi, te wszystkie kremy, to wszystko bardzo jeszcze dodatkowo uwrażliwia naszą skórę na słońce, dlatego takie zabiegi robimy właśnie w tej jesienno-zimowej porze roku. Także zobaczymy. Na pewno będę robiła ten peeling i być może później, a być może w dalszej perspektywie również mam zaplanowany właśnie ten zabieg laserowego zamykania naczynek. Po tym peelingu też, słuchajcie, pani doktor powiedziała, i szczególnie właśnie w tych cieplejszych miesiącach, kiedy słońce będzie mocniejsze, musimy troszeczkę zmienić tą moją pielęgnację i wtedy
będę miała od poniedziałku do piątku na noc już tylko stosować Pharmacelis w jednym tygodniu, a w następnym Skinore. I tak na zmianę. Na dzień jakiś delikatny z filtrem krem właśnie dla trądziku różowatego. No i na noc, w weekendy też ten Differinę. I zobaczymy. Ja też na pewno będę jeszcze do pani doktor się po tym zabiegu wybierać. I myślę, że też jakoś późną wiosną spotkamy się na wizycie i ustalimy całą tą pielęgnację na lato. No dobra kochani, to wszystko co chciałam wam powiedzieć, pokazać wam produkty, które mi pomogły, pokazać wam efekty, podnieść was na duchu, jeżeli również zmagacie się z różnymi problemami skórnymi, to chciałam wam powiedzieć, że można sobie z tym poradzić, nawet jak widzicie nie jakimś ogromnym kosztem, bo te kosmetyki nie były jakieś strasznie drogie, no ten zabieg, te zabiegi kosmetyczne, no to są już dużo droższe sprawy, ale ich też nie robimy tak często, dwa maksymalnie raz w roku, a czasem wystarczy raz, a czasem raz na całe życie, tak jak pewnie być może będzie z tym zabiegiem laserowym z zamykaniem naczynek. Ale co najważniejsze, powtórzę raz jeszcze na koniec, musicie się zgłosić do dermatologa, jeżeli traficie na dobrego dermatologa, bo to ja wiem, że z tym też różnie bywa, to jesteście w stanie sobie ze wszystkim poradzić i ten lekarz jest w stanie was poprowadzić tak, że wasza skóra będzie wyglądała dobrze, niech mój przykład będzie tego dowodem. No i w ten sposób pozytywnie chciałabym ten filmik zakończyć. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną i oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmikach.